Telewizja w Polsce w centrum wydarzeń, a w centrum wydarzeń trzeci kandydat, a właściwie kandydatka do fotela prezydenta Warszawy, oprócz pana Tobiasza Bochańskiego i naszego prezydenta obecnie nam urzędującego, pana Czaskowskiego, Rafała Czaskowskiego Magdalena Biejat Partia Razem, która jest kandydatką całej lewicy, I dziś była konferencja prasowa, i między innymi pani Biejat powiedziała, co następuje. W tych wyborach będę ubiegała się o urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Te wybory to są pierwsze wybory, w których nie musimy bronić Warszawy przed pisem. To są pierwsze wybory, w których nie musimy mówić o tym, jakiej Warszawy się boimy, ale możemy mówić o tym, jakiej Warszawy chcemy. No właśnie, ale to jest tak, że tak powiem, konkurentka z drugiej strony sceny politycznej kandydata prawa i sprawiedliwości, który już jest z nami w studiu, pan Tobasz, Tobiasz Bocheński. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to jeszcze druga opinia i tuż tu taka opinia, powiedziałabym, z obozu no, bliskiego kandydatowi, pan Mastalerek, minister w kancelarii prezydenta. Proszę posłuchać. Kandydat na prezydenta Warszawy, pan Bocheński, powiedział, że bardzo często rozmawia z prezydentem o literaturze, historii, filozofii, z prezesem, z, prezesem, z prezesem o historii, literaturze, filozofii. Można pozazdrościć? No może mogą też o kotach porozmawiać. Czy to jest dobry kandydat? To okaże się w wyborach. To jest jedna wielka niewiadoma, dlatego że nigdy nie startował w żadnych wyborach. To jest wielka odpowiedzialność, którą podjął prezes Kaczyński i wielkie ryzyko, dlatego że od tych wyborów naprawdę dużo zależy. To są oczy całej Polski będą zwrócone na Warszawę i prezes Kaczyński podejmuje wielkie ryzyko. Zobaczymy, czy mu się politycznie opłaci, bo to jest niesprawdzony kandydat, bo nigdy nigdzie nie kandydował. Zobaczymy, jaki zrobi wynik. Kiedyś Leszek Miller wystawiał równie ryzykowną kandydatkę, panią Magdalenę Ogórek w 2015 roku. No właśnie. Dwie opinie. No, zacznę od tej opinii pani Biejat. Bronić przed pisem Warszawy Jak pan to rozumie? To jest język polityki archaiczny, który służył jako taka. Propaganda opozycji w czasach, kiedy prawo i sprawiedliwość rządziło. Ja nie widziałem żadnych czołgów poza defiladą 15 sierpnia, które miałyby wjeżdżać i walczyć o Warszawę. Także no to jest trochę anachroniczne ze strony pani marszałek, pani senator Biejat, ale ja życzę jej dzisiaj powodzenia w tym wyścigu i do zobaczenia na szlaku. Bo, do, o, bo o ile dobrze liczę, to kilkanaście lat Warszawa jest rządzona przez Platformę. No przez prawie 18 lat. No ta sama ekipa, zmieniają się prezydenci, wiceprezydenci, ale tam pod spodem pozostają ci sami działacze. No i pan ma Wielka niewiadoma ryzyko. Gdzieś tam jeszcze słyszałem eksperyment. Ja rzadko się zgadzam z diagnozami politycznymi pana Mastalerka. Ale nie będę tutaj odnosiła się do tego pana, poproszę. Ale ja się zgadzam. To znaczy, to jest taka bez sympatii, zimna, wykalkulowana analiza. gdzieś pan Mavstalere powiedział, że to jest pokerowe zagranie. Ja się zgadzam. To tak, jest pokerowe zagranie. Mówi, że zobaczymy, jaki będzie wynik, zobaczymy, jaki będzie wynik. A to porównanie z Magdaleną Ogórek? No, nie wiem, może, może wieści mi karierę, że gdyby mi w polityce nie, wy, nie wyszło, to zostanę dziennikarzem. No, no, nie wiem, no to tak bardzo traktuję. Możliwe. Może próbował być złośliwy, może nie, nie wiem, nie znam pana, masterka. No właśnie. Kampania wyborcza, bo może być to kampania pozytywna, albo kampania negatywna, albo mieszana. Bo w poprzednich wyborach obaj panowie. I Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski startowali z punktu zero. Żaden nic nie namieszał w Warszawie, żaden niczym się nie mógł pochwalić, jeżeli chodzi o Warszawę. Każdy mógł tylko mówić, co zrobi, jeżeli zostanie prezydentem. Ale już jest kadencja, która minęła i pan Rafał Trzaskowski już może być z tego rozliczany. Jak pan będzie pan rozliczał Rafała Trzaskowskiego, czy raczej będzie przedstawiał swój pozytywny program? Nie no, będę go rozliczał i będę przedstawiał pozytywny program. Nie może być tak, że nie podsumujemy tych pięciu lat jako. Strona, stronnictwo polityczne. No, powiem pani redaktor, i naszym telewicom, że to jest też satysfakcjonujące zadanie, dlatego że byłem w Ursusie na skrzyżowaniu, gdzie pan prezydent rok temu występował na konferencji i powiedział, że w ciągu kilku miesięcy rozwiąże problem komunikacyjny, będą światła, będzie organizacja ruchu, bo mieszkańcy mają problem. No, ja byłem kilka dni temu. I panu prezydentowi się nie udało nic zrobić, ale dwa dni po mojej wizycie urząd miasta zapowiedział, że już są o krok od przeprowadzenia remontu. Także ja nawet zwróciłem się do warszawiaków w mediach społecznościowych, żeby mi powiedzieli, gdzie są potrzebne remonty. Ja tam pojadę, zrobię nakręcę film, a pan prezydent sobie o nich przypomni przed wyborami. No, niech pan nie będzie taki gorliwy, bo okaże się, że Rafał Trzaskowski wykona ogromną pracę do tych wyborów, się jak wielu, pan będzie wskazywał, co trzeba zrobić. Ja sto, wielu rzeczy się spodziewam, ale nie syzyfowej pracy, po panu Trzaskowskim. Właśnie. Ale z tą kampanią to trzeba uważać, dlatego że... Z negatywną kampanią, to znaczy z rozliczaniem całego prezydenta może być tak, jak w wyborach parlamentarnych. No zarzuty pod adresem PIS, i to nie tylko ze strony przeciwników, ale też i zwolenników mówią o tym, że taka bardzo negatywna kampania zaszkodziła Prawo i Sprawiedliwości. Możliwe są, są takie opinie, albo że za, zaszkodził fakt, że była ty, dużo negatywnej, a mało tego pozytywne, pozytywnego przekazu. My na pewno będziemy ze smakiem podsumowywać obietnice pana Czaskowskiego. Polskiego, ponieważ przytłaczający sposób ich nie zrealizował i zawarł jakiś polityczny kontrakt z warszawiakami 5 lat temu i się z niego w odpowiedni sposób nie wywiązał. Ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy nie przypomnieć te, te, tego jego działań. Ale gdy popatrzymy, pani redaktor nawiązuje do ich kampanii ogólnopolskiej prawa i sprawiedliwości, to jeszcze trzeba zwrócić uwagę na jeden paradoks, na który nikt nie patrzy: że wszystko, co było w tej negatywnej kampanii, jak pani redaktor to opisała, mówione, obecnie się dzieje. Znaczy wszystko to o czym publicyści mówią, że PiS straszył Tuskiem, że to jest negatywna kampania to Donald Tusk wszystko to robi znaczy mówi, że cepek należy zlikwidować chociaż bo są ekspertyzy ale jest jedna i chyba tam sprzed 10 lat bo innych nie ma, od razu pojechał do kanclerza Niemiec za dzień wcześniej obraził połowę sceny amerykańskiej sceny, politycznej Kosiniak-Kamysz mówi, że trzeba renegocjować kontrakty na uzbrojenie No nagle znika program budowy stół obwodnic bardzo istotny infrastruktura to jest program realizowany przez rząd dla mniejszych miejscowości żeby wyprowadzić ruch tirów z centrów miast to na oczekiwały niektóre samorządy latami i tak można wymieniać 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 i nagle się okazuje, że to całe straszenie Tuskiem to była prawda tylko, że zabrakło może trochę pozytywnego przekazu ale to też jest takie symptomatyczne, no właśnie, a pani Magdalena Bijat No pani Magdalena Bijat na tej konferencji prasowej to wymieniła czy takie, <kluzm>, przepraszam czy takie zakresy tematyczne którymi chce się zająć. Po pierwsze, mieszkania w Warszawie, żeby dla Warszawiaków te mieszkania były bardziej dostępne. Po drugie, edukacja. A po trzecie, zapomniałam, widocznie było mało ważne. Na pewno komunikacja zbiorowa. <laughs> Możliwe, ale to no przejdźmy do porządku dziennego mm. nad tym. Pani Magdalena Biejat jest. Kandydatką lewicy, no trzeba powiedzieć, że lewica jest bardzo silna w Warszawie. I teraz jest pytanie: no, odbierze głosy Trzaskowskiemu, pani Bijat? No, i, znaczy, gdybym był lewicowym wyborcom to bym wolał głosować na prawdziwą lewicę niż na podrabianą lewicę bo przypomnijmy, że pan Trzaskowski kiedy był w drugiej turze wyborów prezydenckich na prezydenta Polski prawie zadeklarował że będzie chodził na marsze niepodległości żeby zdobyć głosy Konfederacji także jest niewiarygodny w tym co mówi w tej swojej politycznej agendzie ja się cieszę, że pani Biejat startuje dlatego, że pan Trzaskowski nie lubi dyskutować i nie lubi się w niekomfortowych warunkach albo niekontrolowanych przez samego siebie warunkach zderzać z innymi poglądami a dyskusja między panią Biejat a mną, czyli między wielkomiejską, bardzo taką progresywną lewicą, bo to też jest taka lewica, powiedzmy sobie, specyficzna, wychodząca swoimi korzeniami z takiej mocnej, mocno ideologicznej lewicy partii Razem. To nie jest lewica z dawnego SLD. tak Sądzę, że między panią Biejat a nie wiem, czy między Leszkiem Millerem są gigantyczne różnice światopoglądowe. Jednak mimo, że wywodzą się z jednego stronnictwa politycznego, to dyskusja ze mną będzie interesująca dla Warszawy. Bo w bardzo wielu sprawach będziemy się o 180 stopni różnić, dzięki czemu będą mogli zobaczyć, jakie jest spektrum poglądów, a pan Trzaskowski będzie sobie tam w swojej bańce siedział i w tych filmikach nie będzie się z nami dyskutować. Także także ja oceniam to pozytywnie. Już pan ma za sobą kilkanaście dni tej kampanii, w dalszym ciągu wyrzucają, że nie jest pan rodowitym warszawiakiem? To już troszeczkę jakby ucichło, bo ileż można o tym samym, i to też cieszę się, bo ileż razy można to samo udzielać tej samej odpowiedzi, czy podobnej odpowiedzi na te same pytania. Myślę, że już jest ten czas, że zbliżamy się do pierwszych punktów programowych i do zarówno podsumowywania pana Trzaskowskiego, jak i do rozmowy o Warszawie w przyszłości. I to mnie bardzo cieszy. Kolejni kandydaci się pojawiają. Jestem ciekawy, czy Polska 2050 zgłosi kandydata na prezydenta Warszawy, bo proszę zobaczyć, że jeżeli go nie wystarczy, Vito. Jest nieracjonalne nawet z punktu widzenia takiej e, makiawelicznej polityki, bo pan Hołownia chce być prezydentem Polski, pan Trzaskowski chce być prezydentem Polski, co oznacza, że pan Chowia powinien wystawić swojego kandydata, żeby utrudnić Trzaskowskiemu kandydowanie. Jeżeli nie wystawia, to oznacza, że Polska 2050 jest partią w zasadzie sterowaną przez koalicję obywatelską i w trudnych wyborach, takich jak warszawskie, Platforma czy Donald Trump są w stanie, czy Rafał Trzaskowski wymóc na swoim mniejszym koalicjancie zachowywanie takie, które jest w interesie tak naprawdę koalicji obywatelskiej. Tej. Dobrze by było, gdyby był kandydat trzeciej drogi, tak zwanej, bo powiedzmy sobie, to nie jest trzecia droga. Dobrze, jakby był kandydat konfederacji, bo wtedy to no będzie. zastanawiają się konfederacji, czy wystawić swojego kandydata. No to będzie wtedy, to będzie ciekawe starcie. A poza tym no myślę, że wyborcom należy się jaka, jakaś dyskusja, jakieś zwarcia, jakieś rozbieżności, jakieś polemiki. A im mniej kandydatów, tym mniej tego rodzaju zdarzeń. Dlatego ja się tak cieszę, że wreszcie pani Biejat już jest na naszym firmamencie. A jakiś planuje pan związek? Do jakąś debatę jeszcze wcześniej niż jeżeli będzie, będą takie jeżeli już przewidziane kalendarze. Ja wyborczym? jestem zainteresowany. Nie wiem, jak ona, nie mm -hmm. miałem okazji jeszcze z nią rozmawiać, ale zobaczymy, co tam sztaby ustalą. Ja bardzo chętnie. Mm -hmm. Myślę, że to może być bardzo interesujące, no bo rozmowa między osobą, która chce zwężać ulicę i przerzucać wszystkich do autobusów i tramwajów, a nic drugą osobą, która nie chce zwężać ulic i zgadza się na transport zbiorowy, bo jest potrzebny, ale no, uważam, że Warszawiacy mają prawo mieć samochód, jeżeli chcą, będzie ciekawa. A może może to, że nie jest pan rodowitym warszak, Warszawiakiem, może z tego należy zrobić atut. Bo przecież podejrzewam, bo ostatnich danych nie znam, ale liczba osób, które przyjechały do Warszawy, już chyba znacznie przekroczyła liczbę rodowitych Warszawiaków. Bardzo tak zwani Tak słoiki. zwane słoiki. To jest bardzo znaczna część wyborców w Warszawie. I może rzeczywiście ktoś, kto ma podobną drogę życiową przyjścia do tej Warszawy, byłby no, przez nich akceptowany powiem nie spotkałem się jak na ulicach a dużo odbyłem spotkań i zbierałem podpisy pod listami z jakimiś złośliwymi komentarzami czy z jakąś niechęcią ze strony warszawiaków niezależnie od dzielnicy czy to mówimy o Ursusie czy o Żoliborzu czy o Pradze i nikt mi tego nie wytykał, bo każdy skądś przyszedł pamiętajmy ilu mieszkańców Warszawa w 1945 46 roku także no, trudno znaleźć ten cenzus i jak określić co to znaczy być prawdziwym Warszawiakiem. no to to, to nie z Kraków i każdy z nas skądś przyszedł jedni mają to szczęście, że są z Żoliborza czy Stargówka No i nie są z innych miast całej Polski także także ja się zresztą może, może to denerwuje drugą stronę, nie za bardzo przejmuje tymi głosami, memami, innymi rzeczami. Grunt to zachować yy, nerwy na wodzy, trzymać i nie dawać się wpuszczać w różnego rodzaju malina chciałam pana zapytać, czy w czasie tej kampanii, którą pan prowadzi, bo widzę na w mediach społecznościowych, pan zamieszcza od czasu do czasu różnego rodzaju filmiki z różnych miejsc, w których pan się pojawia. Było coś co pana zaskoczyło, bo ja rozumiem, że taki człowiek jak pan przygotowuje się do tej misji, jaką ma do spełnienia, hmm. czyli do wyborów. Czyli pan musi mieć jakiś pogląd na to, co w Warszawie jest dobre, co w Warszawie jest złe, ale czy było jakieś zaskoczenie? Nie, na tyle, na, na ile znam Warszawę, to nie zostałem zaskoczony. Jestem zaskoczony po prostu skalą gołosłowia Rafała Czaskowskiego, tak to znaczy liczba niezrealizowanych przez niego obietnic jest tak duża, że myślę, że nie uda nam się ich podsumować w tej krótkiej kampanii i to jest zatrważające, i to jest bolesne i no, i zaskoczyło mnie faktycznie to, że mimo, że jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, który nie cieszy się popularnością w Warszawie, nie spotyka mnie nic nieuprzejmego czy przykrego na ulicach. Tak? Nie wiem, czy to jest kwestia mojego wzrostu, że po prostu ci, którzy w internecie są tacy odważni, jak widzą mnie, to tam sobie idą bokiem. No, nie wiem dlaczego, ale naprawdę to są bardzo przyjemne spotkania, łącznie z osobami, które nie chcą na mnie zagłosować. A ja bardzo lubię z tymi osobami wejść w kontakt, porozmawiać, wysłuchać, dlaczego nie. No i potem się rozstajemy z uśmiechem, życzymy sobie miłego dnia. I to jest, to jest, tutaj to, to jest bardzo takie pozytywne i tym jestem zaskoczony. Mam nadzieję, że tak będzie do końca kampanii. No zobaczymy, na pewno się spotkamy jeszcze na kolejnym etapie pańskiej kampanii, będzie bo, bardzo do, miło. bo do wyborów jeszcze trochę czasu mamy. Życzymy powodzenia. Tobiasz Bochański, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich w Warszawie, był Państwa i i walentynek życzę wszystkim. <laughs> Dziękujemy bardzo. A my, proszę Państwa, spotkamy się za parę minut, proszę z nami zostać.